się pan skandalicznie piąc z ludzi. Proszę pana, proszę na swojego sądu. Wychodzi nas o to, że nie zacytowałem tylko fragment listu, który dostał. Proszę spokojnie, dobrze, panie Słowacki. Na ręce burmistrza został skierowany ten mail. Ja wspominałem o załącznikach. Tak. Ja wnoszę po raz kolejny, żeby w komputerze Urzędu Miasta Ostródy odszukać całą korespondencję z dnia 17 maja. Września, tak? Września. Z mojego adresu, z adresu naszej organizacji, z godziny 9.01. I nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby taka informacja nie dotarła. I dziś chcę powiedzieć, że na skutek, czy też w oparciu o pismo burmistrza z dnia 15.10.2010 roku i z dzisiejszymi zeznaniami burmistrza, burmistrz kłamie w którymś momencie. Albo kłamie w roku zeszłym, albo kłamie dziś. Dobrze, zobaczymy, panie Skłonawski, sąd będzie to oceniał. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, proszę bardzo. Ja mam pytanie do świadka. Kto wzywał policję i żandarmerię wojskową podczas manifestacji czy Straż Miejską manifestacji organizacji prorodzinnych w Polsce w obronie praw ojca? Proszę panów, więc... Pan jest gospodarzem? Chce pan, proszę Wysoki Sądzie, że... Ja takie szczegóły. No, Straż Miejska powinna być tam, gdzie się no, coś. Czy też świadek wie na ten temat, żeby była Straż Miejska na miejscu, czy policja, czy w trakcie. O ile sobie przypominam, to była. No, była na miejscu zdarzenia. Ale dowiedział się pan o tym kiedy, panie proszę świadka. Powiem szczerze, bo to teraz nie chciałbym mówić, że wcześniej czy potem. Ona o tym zdarzeniu, bo być może przez moich pracowników straż się dowiedziała, bo być może inną drogą powiadomieni. Wiem, że oni byli obecni. Pan się o tym dowiedział w dniu manifestacji? Czy pan, ja dobrze nie pamiętam, jak okoliczności. Ja nie pamiętam. Panowie wypatrzą. Kiedy dowiedział się? No, ja pan, że pan maila nie dostał. Nie było, to nie wiem. No, maila nie pod. Maila nie dostał. Proszę się uspokoić, tak? Dlatego, no, to jest tak. Drodzy państwo, ani państwu krzywdę nie chcę, Wysoki Sądzie, nie chcę tym państwu robić. Nie mam żadnego interesu. Dla mnie to zdarzenie pięciodziesięciorzędne zupełnie. Ja w takich rzeczach staram się już nie pamiętać, dlatego że mam inne sprawy na głowie, więc dzisiaj otworzyć sobie precyzyjnie, mogę się narazić. A to, że mail nie przyszedł, to są dopiero na podstawie, jak panowie, jest ta sprawa sądowa, no to zwykle osoby, które są czy na świadka, starają się przygotować, no więc próbowaliśmy odtworzyć niektóre możliwe do odtworzenia zdarzenia i w związku z tym, no w ogóle to jest jej tam, przepraszam bardzo, no ale z całym szacunkiem dla państwa posłannictwa mam inne rzeczy na głowie ważniejsze. Ponowne pytanie, kto wzywał policję i żandarmerię wojskową na legalną na zgromadzenie przed sądem w Ostródzie? Czy coś pan wie? Poproszę Wysokiego Sądu. No. Czy coś pan wie na ten temat? Nie wiem. Ja nie pamiętam, ja się tym nawet w ciągu dnia, kiedy no panowie byli, twierdzą, ja nie przypominam sobie tych zdarzeń, żeby ja w jakikolwiek sposób był angażowany. Policja mi nie podlega, żandarmeria wojskowa mi nie podlega. Natomiast jeżeli panowie przed budynkiem sądu, jeżeli występują, no to mają panowie, no tutaj, no może nie tyle za przeciwnika, co za partnera do ewentualnych rozmów sędziów, którzy wiedzą, jak sobie radzić z tą sprawą, kogo zawiadomić. No więc chociażby to. I prezes sądu czy prezesowie chyba wiedzą, co w takich okolicznościach dobrze, należy robić. Ja jestem 2 kilometry oddalony od blisko, no 1,5 kilometra od budynku. Od budynku sądu. Dobrze, panie Kalinowski, czy jeszcze jakieś czy pytania? Pan burmistrz nie wzywał policji, straży miejskiej, nie wysyłał ani żandarmerii wojskowej? Nie przypominam sobie takiego momentu. Nie przypominam sobie. No dobrze. Panie burmistrz, nie chciałem zapytać Wysoki Sądzie, że ani niczego nie obawiam. Staram się mówić szczerą prawdę, to co pamiętam mówię. To na temat, który się trochę przygotowałem, to jest... Opowiadam dlatego o tych mailach, natomiast tak tamtych zdarzeń szczerze nie pamiętam. Gdyby to miało miejsce, to z chęcią się tą wiedzą podzielił, tak, że zawiadomiłem, bo świadka, czegoż miałbym się obawiać. Sąd nie oczekuje tylko tego, co pan pamięta.
To oczywiście tutaj sąd nie wymaga od tego, żeby pan coś tutaj, nie wiem, na siłę wymyślał, tylko po prostu to, co pan pamięta. No, na tym polega rola świadka. Chcę powiedzieć wysokie sędzie, że nie mam żadnego interesu, żeby konfabulować. Odpowiadam to, co wiem. Proszę, panie Smolowski, czy jeszcze jakieś pytania? Tak, ostatnie, bo w kontekście zeznań jednego ze świadków, który słyszał rozmowę, którą pan prowadził z sekretariatem Sądu Rejonowego w Ostródzie. Tam padło takie z pana strony zaproszenie, że jeżeli pan, że jeżeli tam pańskiemu interlokutorowi przeszkadza to zachowanie, zaprasza pan do siebie na kawę do Urzędu Miasta. Czy takie sytuacje są częste i praktykowane przez pana? Że? No, że na przykład, jeżeli prezes sądu rejonowego dzwoni, że mu tam pod uszami, pod oknami ktoś buczy, czy ten, to pan mówi, mnie to nie obchodzi, ale jak ci przeszkadza, to przyjdź do mnie na kawę. Bo taka jest tutaj w aktach sprawy zeznanie świadka. No, proszę Wysokiego Sądu, ja widzę, że w taką proszę Wysokiego Sądu, idzie to w taką stronę, pan jakiś tutaj próbuje konfagurację, ktoś kogoś słyszał. No naprawdę, chciałbym tutaj wyrazić... Proszę świadka, prokurator rejonowy, prezes sądu rejonowego w Ostródzie, naczelnik sekcji prewencji, to nie jest, pańskim zdaniem jest ktoś, kto konfabuluje? Proszę to zapisać, że świadkowie, którzy mówili o tych zdarzeniach, konfabulują. Ja wyrażam się w Wysokim Sądzie na temat tego, co świadek mówi. Nie słyszałem. Ale jest... Jeżeli chodzi o to, Wysoki Sądzie, ja mogę również pana na kawie wysłuchać. No, ja bardzo często zapraszam i nie wszystkich ludzi, których dobrze, bardzo proszę, dziękuję. Przyjdzie pan na kawę, wysłucham pana Borów, bo sam kiedyś pomagałem Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, kiedyś uczestniczyłem i gdyby pan nie był, mogłem panu całą historię opowiedzieć moich doświadczeń z tego typu, natomiast pan... Ale nie będzie pan miał szansy, bo ten człowiek, do którego się pan zwracał, żeby pomóc tym... Tak, ja mówię o innym stowarzyszeniu, które w latach 80. powstało. Bardzo dobrze. Zupełnie o czymś innym i tam były to osoby, które trochę inaczej ten problem traktowały. Dobrze. Chciałbym rzeczywiście osiągnąć sukces. No tak bym powiedział. Dobrze, czyli więcej pytań nie ma. Więcej pytań nie ma do świadka. Tak? Nie, dziękuję. Dobrze, dziękujemy, świadek jest wolny. Dziękuję. Tak? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobrze. Panie Słonawski, czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe w tej sprawie? No tutaj myślę, że wyślemy tutaj te... Znaczy tak, jeszcze żeby to troszeczkę uporządkować. Ja powiem tak, jeszcze jakimi dysponujemy tutaj dokumentami, jeszcze miałabym do pana... Dobrze, panie Słonawski, jeszcze miałabym do pana takie pytanie. Jakby pan był uprzejmy tutaj podejść bliżej, tak? Bo tutaj miejski... Tutaj pan burmistrz nadesłał do nas taki mail. Jak na zapytanie nasze, czy dostali mail, nadesłali do nas coś takiego. Tak, my to posiadamy, jest to komunikat prasowy. Czy, bo ten był nadawany 21, tak? Był mail skierowany do prasy. Do radia, do mediów. Na tej podstawie między innymi zajmowała się telewizja polska, telewizja polska. Natomiast nie jest to zawiadomienie. Proszę wrócić na miejsce, tak? Jeżeli chodzi o dokument nadesłany przez Urząd Miejski w Ostródzie, znajdujący się na karcie 158, była to informacja prasowa skierowana do mediów. Dotycząca przedmiotu tego zgromadzenia, prawda? I tylko chciałam zapytać, ale ten egzemplarz również poszedł do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tak? Proszę Wysokiego Sądu, czy jak to się stało? Kiedy składał wyjaśnienia burmistrz, wspominał o swoim Wydziale Promocji Miasta. Wtedy, kiedy składał wyjaśnienia burmistrz, w tym czasie wspominał o swoim Wydziale Promocji Miasta. W tym czasie rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta Były dziennikarz, Wydziale Promocji Miasta. Były dziennikarz Super Ekspresu, przyjaciel Rafała Lewickiego. W tym czasie, jeszcze raz panie Słonawski, w tym rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta
Były dziennikarz Super Ekspresu. Był dziennikarz Super Ekspresu, który opisywał przypadek Rafała Lewickiego i jego rodziny. Który opisywał przypadek Rafała Lewickiego i jego rodziny. I był zainteresowany informacją dotyczącą przebiegu naszej planowanej manifestacji. W związku z czym był zainteresowany informacją dotyczącą przebiegu. Dzień dobry. Proszę poczekać chwileczkę, dobrze? Proszę poczekać. Mamy sprawę tutaj. W związku z czym. Informacją dotyczącą przebiegu manifestacji, tak? W związku z czym również i na jego adres. W związku z czym również i na jego adres. Został wysłany komunikat prasowy, który mamy w zwyczaju. Komunikat prasowy, który mamy w zwyczaju. Kierować do lokalnych i ogólnopolskich mediów. Przed planowaną manifestacją, pikietą czy zgromadzeniem. Przed planowaną manifestacją, pikietą czy zgromadzeniem. Natomiast jego treść nie miała nic wspólnego z zawiadomieniem o planowanym zorganizowaniu manifestacji. Po raz kolejny załączyłem Wysokiemu Sądowi odbyciu zgromadzenia. Przed Sądem Rejonowym w Ostrudzie w dniu 22 września 2010 roku. Tak? Po raz kolejny załączyłem sądowi kopię maila skierowanego do Urzędu Miasta Ostrudy na adres pana Nosewicza, jako że nie mieliśmy pojęcia o tym, że pan Nosewicz wtedy przebywa w szpitalu, a pan Dąbrowski sprawuje funkcję publiczną. Chciałbym również dodać, ale to naprawdę bardzo krótko, bo nie chcę tutaj zabierać czasu, że jeśli stwierdzenia burmistrza są zasadne, że zawiadomienie nie spełniało wymogów formalnych, a tak może domniemywać, odczytując komunikat prasowy jako zawiadomienie, podtrzymujemy nasze stanowisko, że mimo wszystko nasze zgromadzenie było legalne, wynikało ono z naszych konstytucyjnych praw do wyrażania swoich praw. I nie było konstytucyjnych praw. Tym bardziej, że nie było zakazane mimo posiadania wiedzy, że takie zgromadzenie się odbywa. Pomimo tego, że nie było tak? Jeszcze raz? Bo tak zapisaliśmy panie Słonawski. Chciałbym również dodać, że jeśli nawet twierdzenia burmistrza są zasadne, że zawiadomienie nie spełniało wymagań formalnych, a tak można domniemywać, podtrzymujemy, że nasze zgromadzenie było legalne, tak? Nie tak można domniemywać, tylko bez tego można domniemywać. Mimo wszystko twierdzimy, że... że zgromadzenie było legalne, jako że nie dostaliśmy. Zgromadzenie było legalne. Nie dostaliśmy. Ponieważ nie dostaliśmy. Decyzji administracyjnej. O zakazie zorganizowania tej manifestacji. O zakazie tej manifestacji. Dobrze. Czyli tutaj, czy jeszcze jakieś wnioski dowodowe, panie Słonawski? Wnioski dowodowe nie, natomiast powtórzę po raz kolejny, nie wiem ile jeszcze razy, że wnoszę, aby sąd oddalił wniosek Komendy Miejskiej Policji w Ostrudzie jako oczywiście bezzasadny, jako że to przed wydaniem wyroku, panie również przed samym wydaniem wyroku to będzie pan mógł się całościowo odnieść. Ja myślę, że nie będzie takie potrzeby, pani przewodnicząca, bo wiem, że spadło to na panią zupełnie niezasłużenie. Chociażby ale z tego wyrok względu, będzie wydany. Ja rozumiem, chociażby z tego względu. Ja bym chociażby nie
uniewinnieją. Pani przewodnicząca, choćby z tego względu, że w zeszłym miesiącu żeśmy się spotkali również przy akompaniamencie tych piszczałek, jak burmistrz tak. zna. I tutaj Wysokiemu Sądowi to nie przeszkadzało. Burmistrz miasta Iławy dostał dokładnie to samo zawiadomienie. Specjalnie żeśmy to zrobili, żeby wskazać, że nie ma prawa ostudzkiego, prawa iławskiego czy prawa warszawskiego. Jest jedno prawo i między innymi my chcemy według tego prawa funkcjonować. Dziękuję serdecznie. A jeszcze tutaj panie Słonawski, odnośnie tego nagrania, które pan tam posiadał, 8 tak. minut. Ja myślę, że tutaj korzystając z zaproszenia pana burmistrza, to pan powinien chyba udać się do pana burmistrza i będziemy dzisiaj w ostudzie w celu złożenia zawiadomienia o uprawnieniu przestępstwa. My nie będziemy tego odtwarzać, ponieważ to nie dotyczy znowu tej sprawy, natomiast no... Brak kompetencji, to jest porażające, pani przewodnicząca, w związku z czym, no rzeczywiście... Dobrze, także zwrócimy się, tak, pani Kalinowski, proszę bardzo. Proszę chciałem też złożyć oświadczenie. Tak. Na temat zeznań świadka, który wielokrotnie podkreślał, że nie miał interesu, by teraz twierdzić, że nic nie wiedział. Świadek wielokrotnie podkreślał, iż nie miał interesu. Że wiedział, a nie do końca, a nie było daty urodzenia i nie musiał odpowiadać. Aby ukrywać fakt dotarcia, tak? Zawiadomienia, tak? Przede wszystkim chciałbym świadczyć, że bardzo istotne jest do urzędu. Istotne jest całe tło i cel ówczesnego zgromadzenia. Jest całe tło i cel ówczesnego zgromadzenia. Tam młody ojciec z Ostródy został dwa razy niewinnie, jak się okazało, wyrokami prawomocnego sądu, niesłusznie zamykany do więzienia, tylko za to, że chciał opiekować się własnymi synami. Pani Kalinowska, ja to pan mówił. Tak, to tu jest bardzo ważne, a żona pana burmistrza jest podwładną sędziego Borowego, który... Żona pana burmistrza jest podwładną sędziego Borowego. Który, jak wiemy z materiału zgromadzonego w sprawie, no, wyszedł tam na ulicę i tam przeszkadzał, groził i co potwierdzili świadkowie w sądzie. Wyszedł na ulicę i przeszkadzał zgromadzeniu. No, i zakazywał w zastępstwie burmistrza. Mhm. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze właśnie a propos pana Borowego. W materiałach tutaj sądu znajdują się dwie płyty. Tak. Jedna jest sporządzona przez funkcjonariusza policji rejestrująca naszą. I chcę powiedzieć, że ta płyta jest zmanipulowana. Ja zobowiązuję się sądowi dostarczyć płytę, na której właśnie pan Borowy, pan Mańko rozwiązują legalną demonstrację. Ale to już inny zarząd, panie. Nie, ale chodzi o to, że proszę Wysokiego Sądu. Ja chodzi o to, no, że dzisiejszy świat. Znowu się zwraca, znaczy jakby będziemy zmierzać do wyjaśnienia przebiegu, nie? Tak. No, dobrze. To proszę Wysokiego Sądu, proszę zakończyć postępowanie, oddalić wniosek. Jeszcze nie, bo jeszcze nie mam pełnych informacji, dobrze. Panie Słonawski. Dobrze. Jeszcze jest nam niezbędne te potwierdzenie, czy na pewno... Czyli proszę Wysokiego Sądu, dobrze. Wirtualna Polska przekazała, tak? Dobrze. W takim razie należy zobowiązać przede wszystkim... Bo ja bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć jedną taką ważką rzecz. Tak. Pan burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan burmistrz na bieżąco pisze co innego niż mówi co dziś. Pan burmistrz... W tym miejscu obwiniony Andrzej Słowacki oświadcza. Pan burmistrz zasłania się niepamięcią. Pan burmistrz w piśmie z zeszłego roku ujawnia wszelkie okoliczności. Ujawnia wszelkie okoliczności otrzymania niby zgłoszenia, bo ja nie wiem jak to nazwać, prawda? Otrzymania niby zgłoszenia. Dziś mówi zupełnie co innego. W kontekście rozmów i ustaleń dotyczących legalności, bądź też nie, między burmistrzem miasta, pełniącym rolę burmistrza miasta pana Dąbrowskiego, a panem Maziukiem, prokuratorem rejonowym.